Radiant Team Ban. Dobry wieczór! Nareszcie się już złożyli w grze razem ze sobą. Złożyli się? Nie złożyli się. Dołączyli się do gry Moscow Fluffy Team Quantic po 25 minutach po czasie. Tak, jest. I to jest Premier League, proszę Państwa, z Eye of Roshan. Dzisiaj jest... 17 październik. 17 październik, best of three. Także najprawdopodobniej, co najmniej, znaczy na pewno dwa mecze, a może nawet i trzy mecze pomiędzy, no szlagier, po prostu szlagier, dwa potężne teamy. Moscow Five, Team Quantic, obydwa teamy tak zasłużone dla sceny Doty 2, że to jest, wiesz, aż nie pamiętam, szczególnie, że po International 2 obydwa teamy nie przypominają tego, jak znaliśmy je wcześniej, jeszcze kilka miesięcy temu. Tutaj widzimy w Team Quantic Fluff and Stuff, znany z COL, czyli z Complexity Gaming, będzie najprawdopodobniej stand-inem. Korok, Last, Painted Gold i Galaxy. To jest Team Quantic, Moscow 5, ten nowy roster Moscow 5. Bardzo ładnie wygląda. Nexus, Solo, Dread i... nie wiem, no, Stalin. Żartuję, Stalin AR. Więc... czemu ich jest czterech? Czemu Moscow 5 ma czterech graczy? Czemu Moscow 5 ma czterech graczy? Nie wiem, ale... może się zrekonektuję. W każdym razie na razie bany wyglądają dosyć normalnie, więc tak, wydaje się, jakby wszystko więc było w porządku. Będzie reconnect, Nexus tutaj operuje całą sytuacją. No i co? I Premier League sezon trzeci, bodajże 5000 dolarów do zebrania mają. Wydaje mi się, że troszkę więcej, aczkolwiek nie jestem pewien, trzeba było na szybko zerknąć. Tak jest. I po raz kolejny Bad Rider. To first pick. Po zmianie w patchu widzimy go jak często? W Ognar? No bardzo często. Bardzo często widziany jest Bad Rider. Wszystko to dzięki tym zmianom, dzięki którym w Docie 2 Bad Rider naprawdę, naprawdę rządzi. Jest bardzo fajnym herosem. I do tańca, i do różańca, jak to mawiają starzy Polacy z Kaszub, czy tam, nie wiem. Ja też nie wiem. Tam, z Quantic też już jedna osoba odpadła. Także Bad Rider, Tidehunter, szybka odpowiedź. Dłużej się Moscow 5 zastanawia nad drugim pikiem, jeżeli chodzi o tą pierwszą fazę. No i po raz kolejny widzimy przy zmianie dwa bany na początku, trzy bany później. To jako pierwszy został zbanowany Chen i Enchantress po stronie Moscow 5. Team Quantic wyburzyło Templar Assassin i Darkseer też Darkseer odpadł. Także nie widzimy już tego Lekana w pierwszych banach, nie widzimy Nagi Siren. W ogóle nie w widzimy pierwszych banach, no, Lekana praktycznie, a Naga tak. Siren obniżyli jej damage, no i to już ją trochę dalej zepchnęło. Wydaje się, jakby to był nerf właściwy, bo spychający jej nie całkiem na dół, ale gdzieś tam cały czas może być wybierana. Także myślę, że ban był właściwy. Jeżeli chodzi o Lekana, nie wiem, czy tam trafiono, bo... coś go nie będziemy widywać chyba. Wydaje no, wszystko mi się, dzięki temu, że wilki mają już 200, a nie 400 punktów życia. To jest kosmiczna zmiana dla Lekana. Cała koncepcja tego bohatera, wiesz, zmienia się w tym wypadku, że te 200 HP mniej mają jego wilki. Bo przez to Lekan nie radzi sobie już tak fajnie w dżungli, jak sobie radził kiedyś. Bezpiecznie się wsadzało do Lekana do dżungli i pilnowało się, żeby mu się nic nie działo. Do pewnego momentu Lekan wybiegał no, na pubach. Tak to wyglądało i w grach pro też po prostu Lekan, o ile był dopuszczany, no to przeważnie rządził na mapie. Dlatego Valve z IceFrogiem, a raczej IceFrog z Valve postanowili to zmienić. I efekt jest tego taki, że Lekana, tak jak widzicie, nie ma na chwilę obecną w tych pierwszych pikach i tak dalej. No właśnie ciekawe, czy oni będą pikowali do samego końca, czy może tutaj będzie remake, ale wydaje się, jakby... Quantic już się zdecydował teraz, już pokazują, co będzie tak zwanym kręgosłupem ich rozgrywki. To będzie Chaos Knight plus Wisp, przepotężne combo, które gdy złapie jednego lub dwóch bohaterów z dala od reszty kumpli z drużyny, powoduje, że najprawdopodobniej ten jeden czy dwóch bohaterów giną. Ponieważ Wisp teleportuje się z Chaos Knightem, przyciągają do siebie Riftem Chaos Knighta, bohatera z drużyny przeciwnej, stanują go na, jeżeli dobrze pójdzie, 4 sekundy, no i w 4 sekundy Chaos Knight z Wispem, to jest, wiesz, zbyt dużo czasu na to, żeby cokolwiek to, wiesz, ustało. Team Quantic jest w 100% w tym momencie nastawiony na gank.
oni próbują wykorzystać te zmiany, które zaszły w ostatnim patchu. Zmiany, które zdecydowanie zbuffowały ilość golda, jaką dostajemy za gangi we dwie, we trzy osoby. Ilość doświadczenia bodajże również. Chociaż pewnie nie jestem, chociaż to był chyba tylko gold. W każdym razie gangi... Doświadczenie też się zmieniło. Tak? Mhm. No to dobrze, no to w takim razie Quantic ma... Przede wszystkim zmieniła się ilość tego doświadczenia z levelu 6 na 7. Ale ja mówię o samych gangach. To... O samych gangach. No to dolary bodajże. Ale też nie dam sobie ręki obciąć, ponieważ nie będę miał potem jak jeździć po laptopie. No właśnie. I na co to komu? Ale Quantic to chyba chce wykorzystać jak najbardziej. Trzy osoby póki co wszystkie fajnie się w tym sprawdzają. Po drugiej stronie teamfight. Także gang kontra teamfight póki co. Jeszcze mamy dwa sloty w jednym i w drugim teamie. Ban Voida dosyć interesujący, rzadko widywany. Przed banami takimi jak Magina, na przykład przed banami takimi jak... no właśnie, Lekan wcześniej, Naga. Teraz ban Voida, bo Void został zbuffowany w przeciwieństwie do Herosów, których wymieniłem przed chwilą. A tam niewielka zmiana. No to jednak jest jedynie ci... w sumie kontrataka na Rubika, ponieważ zmienili mu... Nie. Jemu zmienili jeszcze to, że Bash jego zadaje dwa razy większy damage w chronosferze i to jest dużo. Oh shit. To jest dużo. No to jest sporo, faktycznie. Dość zaawansowany buff. Zawsze, no... Zresztą nie zobaczymy. No nie zobaczymy, bo Team Quantic zbanowało Faceless Voida. Zastanawiałem się teraz nad swoim czwartym banem. No po drugiej stronie jest zdecydowanie Teamfight, tak jak w ogóle powiedział, Titan Hunter, Shadow Shaman i Pak. Jeżeli tych trzech bohaterów dobrze zainterweniuje, no to wtedy robi się brutalnie, tak? Już sam Pak plus Titan Hunter to jest straszna sprawa. Dodajcie do tego Shadow Shamana i wychodzi z tego rzeźnia. Natomiast Team Quantic nie będzie chciało, z tego co widzę, interweniować 5 na 5, to nie będzie ich styl, ich stylem będzie łapanie pojedynczych bohaterów, gankowanie ich w bardzo szybki sposób, zjechanie do zera, na łapanie fragów na Chaos Knight'cie. Z pomocą Badridera i Wispa to jest bardzo, bardzo łatwe. Badrider, no świetny bohater do gankowania, jeden z najlepszych, najlepszych w grze, dzięki jego ultimate'owi, który po prostu łapie innego bohatera i przyciąga w stronę, w którą Badrider sobie życzy, żeby koleś z nim leciał. A po drugiej stronie Pak, no to jest bohater, którego coraz... Ja osobiście odnoszę takie wrażenie, że Paka widzimy coraz częściej. Pak został zbuffowany delikatnie w każdym aspekcie, ale bardzo delikatnie. Chyba dobrze. A nawet bez tych buffów, które się pojawiły w 6.75, według mnie był bardzo, bardzo fajnym heroesem. Był, jak najbardziej. Teraz jest też fajnym, ale troszeczkę bardziej. Tak, i on akurat Pak się nie będzie, raczej będzie miał łatwo na Chaos Knighta i na Wispa, ponieważ zawsze wiesz, to wszystko wiadomo, zależy od jego, jak to się mówi, refleksu. Spójrz na ostatnie bany, same kariery praktycznie zbanowane Naga, przez Quantic. Naga, Siren i Rubik zbanowany. Moscow 5 zbanowało Rubika, co by sugerowało jeszcze jeden jakiś potężny ultimate po ich stronie. Tak, o ile już z powodu Tajda, Shadow Shamana i Paka, ponieważ wszyscy ci trzej bohaterowie na 6 levelu dostają naprawdę potężne umiejętności, których należy się wystrzegać. Po prostu. A Quantic spodziewa się, że Moscow 5 zagra na tego jednego kariera plus siłę teamfightów i tego się obawiają, ale wyłączyli chyba tych najważniejszych. Nie wiem, na kogo w tej sytuacji może się zdecydować Moscow 5. Być może zobaczymy na przykład Phantom Assassin, kto wie. Jaki tam jeszcze kary mógłby być? Alchemist teraz też bardzo ładnie świeci. A Alchemist jak najbardziej viable pick. Kotlet, Chaos Knight Wisp, Kotlet. Bardzo fajne combo. Bardzo, bardzo fajne combo. Nie zapominajmy o tym, że Keeper of the Light również może kogoś do siebie przyzywać, jeżeli przyzwie Wispa. To Wisp może przyzwać... Nie, to nie tak. Ale też tak myślałem. Nie, jeżeli Wisp ma steterowanego Chaos Knighta, to jak Keeper of the Light przyzwie Wispa, to Chaos Knight też chyba przychodzi. Czy nie? Chyba nie. To jest bohater, który dostał nerfa, ale to nie jakoś super dużo w nim nie zmieniło, czyli Morphling. No. Tak, on dostał ostrego nerfa, można by powiedzieć, że bardzo, bardzo mocnego. Och, Klinks. Ale mimo wszystko jest pikowany, ponieważ jasne, osłabła jego wartość bojowa, ale pomimo tego, że osłabła, jest nadal bardzo mocna. Jest nadal Morphling jednym z tych bohaterów, których naprawdę należy mieć na uwadze. Pozwól, że ci przerwę, tak spojrzałem na Team Quantic, kojarzy ci się z czymś ten setup? Oczywiście, że mi się z czymś kojarzy. W ogóle Keeper of the Light, Klinks i Chaos Knight.
Dokładnie, z Darer, nie? Starym Darer. Stary Darer i pomysł Artstyle'a, Goblaka na Chaos Knight'a, Keeper of the Light, Klinksa, Zeusa i Ancient Apparition. Mhm. To był widzimy setup, bardzo lubię ten setup, ale z drugiej strony myślę tak, Klinks, Keeper of the Light, Wisp, Chaos Knight i Bad Rider to też jest stary, przemocne combo, jak o tym dobrze pomyślimy, jeżeli masz zabezpieczenie z dwóch stron, jeżeli chodzi o ten late game, to jest Klinks, to jest Chaos Knight, Jakiro tak samo, teraz piknięty po stronie Moscow 5, to jest też, tak jak Bad Rider, jeden z tych heroesów, który wielki comeback po 6.75 zalicza do gry. Super, że właśnie widzimy Bad Ridera i Jakiro. Będzie tak, dużo ognia, będzie podoba. Dużo rzeczy mi płonąć. Się to podoba. Będzie pożoga i będzie disconnect. RMK, także wracamy za chwilę na nowym serwerze.